Powiedzieć kilka słów na temat sytuacji. Chciałbym сказати parę słów na tę sytuację. Wojna jest rzeczą straszną i musimy sobie z nią poradzić wszyscy. Wojna jest dużo straszna i tu my mamy razem z nimi pomóc jeden drugiemu. Oczywiście my jesteśmy wtórni, to wy jesteście ofiarami tego. Wy uczestniczymy, a my wam pomożemy z tym samym. Ja ze swojej strony gwarantuję państwu, że bez względu na to, jak długo konflikt będzie trwał. Ja ze swojej strony, nieważne, skąd będzie trwać ten konflikt. Będziemy państwu użyczali dachu nad głową oraz pożywienie. Będziemy wam nadawać dach nad głową i żeby mogli żyć. Jednocześnie trudno jest przewidywać, jak długo to potrwa. My nie znamy, jak to będzie, kiedy to będzie wina trwać wzajemnie. A więc, jeżeli konflikt się przedłuży, ale jeśli konflikt dalej będzie przedłużać się, będziemy musieli tak działać, żeby wystarczyło na wszystko. Będziemy robić tak, żeby stało się na wszystko. Musimy się nauczyć żyć razem. Musimy nauczyć się żyć razem. I zrozumieć pewne ograniczenia, które niestety mamy. I zrozumieć, jak będziemy współpracować razem i żyć. Dlatego też na podstawie ustawy, którą przyjął Sejm. I co ja to, zakon. I zaraz, jaki wyszedł zakon u nas. Za którą idą prawa, które zostały wam nadane. I jakie dla was należą prawa? Które są identyczne z prawami Polaków. Jakie jest całkiem jednakowe jak u Polaków? Idą pieniążki, które możemy wykorzystać w celu wspólnej egzystencji. I dla was będą nadane koszty, jakie wy możecie wykorzystać w celu życia, dla życia. Ustawodawca przewidział skromną bardzo kwotę. My wydzielili jak skromne koszty dla was. Ale miasto Kuźnia-Raciborska, gmina Kuźnia-Raciborska przy pomocy swojego budżetu. Ale Kuźnia-Raciborska gmina dopomogi dla was. I łącząc te dwie możliwości budżetowe państwa i gminy, finansowe z Polski i gminy, razem one jakby zrobili jedno cele, zjednali się. Jakoś sobie poradzimy. Jakoś one będą radzić sobie dla nas ich. W gminie Kuźnia-Raciborska jest już ponad 160 osób. W gminie Kuźnia-Raciborskiej jest 160 osób, że Ukraińców. W sumie Ukraińców już do Polski trafiło ponad 2 miliony. Do Polski już przyjechało ponad 2 miliony ludzi Ukraińców. Dlatego nie wiemy, czy ten pochód ludzi się zatrzyma na dwóch, czy będzie rósł. Tomu my nie znamy, czy to już będzie wszystko, czy jeszcze ludzie będą przyjeżdżać do Polski, czy to będzie zwiększać ilość ludzi. Jeżeli ten pochód ludzi się nie zatrzyma i będzie nas więcej, będziemy musieli się zagęścić. Jeśli będzie ludzi zwiększać się, to wtedy my będziemy zmuszeni pocisnąć się. Żeby każdy znalazł swoje miejsce. I teraz połowa z tych ludzi jest w miejscu podobnym do tego. Połowa ludzi, jakie zaraz są w Polsce, jest podobna w takim miejscu, gdzie wy zaraz znajdujecie się. A druga połowa jest przyjęta pod dachy moich mieszkańców. A druga połowa ludzi znajduje się u Polaków w domu. W tej trudnej sytuacji musimy polegać na zaufaniu jeden do drugiego. Taki ciężki czas my mamy być dowierzani jeden drugiemu, żebyśmy mogli współpracować razem. Każdy z nas coś włoży i będzie kompromis, który pozwoli nam wspólnie żyć. Każdy z nas coś ma wkłaść i będziemy razem współpracować. Informuję państwa również o tym, że szczegóły dotyczące niestety formalności, które muszą państwo przejść.
ці документи, які ви маєте пройти у нас, будуть трошечки утяжливі. Будуть тяжкі для нас. Для вас, що тяжко будемо проходити. Але ставлю до диспозиції Urząd Miasta i urzędników i oraz wszystkich wolontariuszy. Ale u wszystkich ludzi, którzy pracują w urzędzie, będą wam pomagać w tym. Także te formalności musimy niestety przejść. I te wszystkie formalności, które u was będą wynikać, my mamy przejść. Formalności dają wam prawa, a nie obowiązki. Te formalności wam dają prawa, a nie obowiązki. Obowiązki. Jesteście wolnymi ludźmi i nikt wam nie będzie mówił, czy macie pozostać, czy ruszyć się gdzie chcecie. Wy jesteście wolni ludzie i wy możecie zostać, czy jak zachcecie pojechać. Dla państwa została uruchomiona również bezpłatna komunikacja. Dla państwa dla was jest bezkosztowny projazd. I to zarówno autobusem gminnym, tym malutkim, który jeździ między Rudami a Kuźnią. Taki maleńki autobus, jaki jeździ między Rudami i Kuźnią, to jest bezkosztowny. I PKS. PKS to są białe autobusy z napisem PKS. I PKS, takie wielkie autobusy, co jedzie do Kuźni, do Kuźni. I Racja Boża, i do Racji Bożej. Racja Boża. Namawiam do wykorzystania czasu również do zwiedzania tych. І пан просить, щоб ви собі відвідали ці місця. Państwa rodziny to nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci. У вас є не тільки дорослі, але й діти. Więc te dzieci będą zaopiekowane w naszych instytucjach, o tym powie moja zastępczyni. І ваші діти будуть отримують опіку в школах і в садочках. І зараз про це все розкаже заступник.